O tragedii powiadomili policję, rodzina i znajomi, którzy byli zaniepokojeni brakiem kontaktu z kobietą. Mieszkanie było zamknięte. Do środka weszli przez balkon. W mieszkaniu ujawniono zwłoki 59-letniej kobiety. Czynności procesowe wykonane przez prokuratora z biegłymi policjantami na miejscu zdarzenia potwierdziły, że dokonano zabójstwa kobiety. Na jej ciele stwierdzono wiele ran kłutych i ciętych. Mieszkańcy bloku, w którym doszło do tragedii, są wstrząśnięci. Niczego niepokojącego nie zauważyli. Była policja i pytała się, czy my słyszeli, czy były krzyki, czy było wołanie o pomoc. Czy jakieś chodzenie po schodach? Nic. Ja w pokoju siedzę, ja nic nie słyszałam. I syn też był w domu. Cichutko. Tak jak każdy dzień. W poniedziałek zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o dokonanie zbrodni. Jest to 24-letni syn ofiary. W dniu dzisiejszym prokurator przedstawił Piotrowi W. zarzut popełnienia tego zabójstwa. W chwili obecnej trwają czynności procesowe z jego udziałem. Podczas zatrzymania w dniu wczorajszym znajdował się on pod wpływem metamfetaminy. Bardzo fajni te, no, naprawdę, szkoda tej kobiety, że naprawdę wychować dziecko i żeby tak się stało, jak się stało. W środę ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety.